Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i cóż, widzimy się w grze Hades. I tak, od ostatniego naszego spotkania z tą grą trochę czasu minęło. Dlatego też nie ukrywam, powiem szczerze, jestem trochę, będę powiedzieć, poza tematem, jeśli chodzi o to, jakie mam plany obecnie to wszystko. Ale tak, jedno co mogę powiedzieć, to to, że łuk ma teraz 20% więcej ciemności, jednak. Jednak mimo to wszystko. Raczej powiedziałbym pas, gdyż nie mam ochoty na łuk. A dużo chętniej bym spróbował właśnie swoich sił potencjalnie z tą tarczą. Głównie dlatego, że tak, no. Po prostu, nie ukrywam, nagrywam to już po Sylwestrze i dzień, w którym tu tylko siadam po prostu. Ja nie ukrywam, jestem trochę zaspana. Wydaje mi się, że tarcza jest najbezpieczniejsza i przy okazji... Kodeks, pod... Nie, nie chciałem tego. Ok, dostał prezent. Świetnie, tylko że... Ok, to jest pod C. Właśnie chciałem sprawdzić, czy dostał, czy nie. Ale tak, dostaliśmy od niego już muszlę. Na teraz dar. Przejdę na i zobaczmy, jak to będzie. Relatives and I, we've been holding back one of our greatest gifts to see if you were worthy. And you are. My aid is yours. So call me if you need anything. Especially to smash your enemies to bits. Okay. Oh, what's this? Wsparcie Poseidona. Wsparcie sprawia, że nietykalny wyrażę wrogów przez 1,2 sekundy. Ciśnij F, aby użyć, mając taki dar. Zwiedzę poziom boskiego wskaźnika lub 4 wszystkie do silniejszego typu. Efektu. The wrath of Poseidon at my beck and call. Okej, kliknąłem jakiś F i coś się stało. Okej, cokolwiek by to było. Yeah. No, stało się. Mamy jakąś właśnie tutaj nową umiejętność super potężną. O której, no nie oszukując samego siebie, pewnie bym zapominał w 99 przypadkach na 100. Ale tak, no. Teoretycznie istnieje i teoretycznie mam do niej dostęp, więc tak. I kolejny powód po to, żeby na mnie potem marudzić, że nie umiem w to grać i tak dalej. Ale dobra. Jakoś to będzie. A gdzieś tu są te duchy, te takie, no właśnie, te. Jeszcze tam gdzie indziej. I albo sterowanie dzisiaj jest trochę mniej responsywne, bo ja mam dużo wolniejszy czas reakcji, bo no, nie żartując. Dosłownie czuję te odstępy. Wow. Dobyliśmy 10 tego, a sama obroża się ulepszyła i... Dobra, tam jest sklep, albo tutaj idziemy. A po dar od... Panem, jak ona się nazywa, ale powiedzmy od bogini łowów, bo... To pamiętam, że ona jest boginią łowów. Więc dobra. W ogóle, muszę przyznać, Hades jest naprawdę przyjemną grą i zaczynam coraz bardziej rozumieć, czemu wygrywał tyle nagród i inne takie rzeczy. Zastanawiam się, czy nie warto byłoby spróbować może w innej mitologii też podobnie? Okej. I co my tu mamy? Wystrzał w wysokiej przeciwników, mieć 10% szansy na uderzenie krytyczne. Tak z skoku zdaje to nie. Atak specjalny, a... Jest mocniejszy i ma 20% szans na krytykę, okej. Czyli rzut tarczą będą lepsze. Dobra. Jako, że ogólnie lubię rzut tarczą, to czemu nie? I tak, nektar. Okazja do zdobycia nektarny. Jak zwykle, świetnie. Mam tylko w tym, że zapominam o tym, by przekazywać go komuś tam dalej. I tak, dzisiaj znowu oczywiście gram na klawiaturze, zapomniałem też wspomnieć. Pewnie widzicie to po kursorze, który w sumie dopiero teraz zauważyłem, że on na ekranie ciągle siedział przez ten cały czas, kiedy graliśmy. Więc może aż też trochę irytować, chociaż... Czy na pewno zawsze tu był? Powiem szczerze, nawet już teraz pewien nie jestem, ale no tak. Jeśli był, to mam nadzieję, że nie przeszkadzałem jakoś bardzo. Bo ja nawet na niego nie zwracam uwagi, a niestety to z tym, że będzie się ruszał, to... To jestem już ja. Tak, ja zdobyłem jakąś butelkę i teraz... Możemy iść po młotek, po coś innego, albo... Zejść gdzieś za 21 życie. A... Zobaczę, o co chodzi. Zobaczę, o co chodzi.
Wydaje mi się, że to może być ryzykowna opcja, nawet niebezpieczna, ale... To lub co to jest? Okej. Okay. Within the underworld's quietest, most solitary, darkest abyss lies hidden evidence of the beginning of all things, of chaos, the most ancient sculptor that has shaped this world. And best take all the evidence I find. Okej. Okay. Tu jest jakiś inny dart, jakby. Someone I recognize. So, in the name of Hades. Hello. May I ask who's calling? Okej. Okay. Jest wysłucha. Okej. Okay. Jakieś dziwne coś stworzone z twarzy. Okej. Okay. Have we met? Oh, we have met in a way. I know everything. Okay. Here and there. You wish to leave this place, and it is my wish to make your doing so a little bit more interesting. And if you encounter the Olympians someday, do give them my regards. Okay. Okay. Darychosa. Przodek bogów Olimpu, tytanów wszystkiego między niebem a ziemią. Nie rozumiem, o co chodzi, ale okej. Przez 10,75% sekundy nie możesz zbierać tego, czekaj, przez następne 10,4% następnie odnalezione obole są właśnie 40% więcej. Okej. Okay. Potem okaleczone do 16. Otrzymujesz 4 obrażenia za każdym razem, kiedy atakujesz przez następną ilość potyczek. Okej, czyli bym się wrzucać tarczą chyba. Potencjalnie, a ostatnie oskurowane zaćmienie. 4 obrażenia, kiedy używasz atak specjalnego, następnie wszystkie ciemności oraz skręty są więcej warte. Wezmę to. Okej, czyli mamy teraz informację i nie mogę rzucać tarczą przez następne kilka bitew. Jakoś to przeżyję. Ja, żebym i tak pamiętał o wszystkich tych rzeczach i dużo rzucał. No oczywiście mam ulepszenie związane z rzutami, więc można powiedzieć, trochę szkoda, że no... Także teraz rzucanie będzie zabierało mi życie. Patrzę na to, że jeśli coś mi zabiera życie, to w moim przypadku jest to gwarant śmierci. No dobra, dostaję coś takiego i co mogę tu kupić? Nie ma nic fajnego. Tak więc idziemy dalej i kolejna Artemida. Okej, okay, dobra. Przebieg zapowiada się dosyć ciekawy. Właśnie trafiliśmy na samych magów. Wykrom z nimi to łatwiej by było, gdybym mógł rzucić tarczą i nie przejmować się tym, że zaraz mi ten rzut tarczą dobije. Okej. Okay. Jeśli tak sobie zdecydowałem, to niech tak będzie. Tak otrzymuję obrażenia w dwie sposoby. Czy rzucam tarczą, czy nie, więc... A że po prostu w ten sposób otrzymam ich mniej, albo w innych momentach po prostu. Ale dobra. Udało się i... Artemida. No, dostała od nas, a jeszcze nie. Dobra. No, co też możemy dać? Mamy i tak tego za dużo. Lady Artemis, I hope that you'll accept this offering for all your kindness and support. Thank you for this, really, and I've just the thing to offer in return. It's just a gift, okay? Hey, dostaliśmy kolejną jakąś rzecz. Adamantowy grot. Nie wiem, czy ma jakieś ważniejsze znaczenie w tym wszystkim, czy nie, ale wystrzał już dodatkowy pocisk o zmniejszonych obrażeniach. Czemu by nie wezmę co? Co teraz tutaj wypuszczam dwa pociski. Okej. Okay. Okej, okay, będę musiał o tym pamiętać, bo zawsze zapominam, ale fajne, fajne. No i przy okazji jest to też typu duet. Jeśli chodzi o typ duet, to jak się to wiedziałem, rozmawiając z jednym kimś, są ponoć bardzo rzadkie. Więc tak lepiej po prostu. Można brać duet nawet niepotrzebny, wziąć go, jeśli się chce zbierać achievementy, niż po prostu właśnie nie brać.
Więc tak. Pomijając to też, no, te takie dodatkowe wystrzały mogą być naprawdę sensowne, jeśli bym zdobył jakiś fajny bonus właśnie do mojego wystrzału zwykłego. Jak to, dajmy na to, miało miejsce w przypadku chyba... No tutaj, na tym przypadku, że szansa na krytyk była. No tak. A to będzie... Ares. Okej, cieszy się mojej prezenta. Lord Ares, please accept this offering for giving me such strength as necessary to succeed. You are a flatterer, my death-inflicting kin. And I am feeling generous as well, so here. A small token for you of my affection. Okej. You have my faith, Lord Ares. Nie wiem, czy taki prezent bym chciał, ale okej. Chodzi o same dary. Zaraz zobaczymy, co tam będzie. More than 100 foes since you began your quest. You have, for I am keeping count, and I am most impressed. Okej, co tu mamy? Atak specjalny, wystrzał, wszystko dobra, więcej obrażeń. Odskok tworzy wirostrze, tak wywołuje zagładę. Dodatkowe obrażenia od wszystkiego. Najlepsze wybór, jaki mam obecnie. No więc idziemy. I... chciałbym powiedzieć, że to jest jakaś dziwna komnata, nietypowa, ale dobra, jednak to jest taka... zwyczajna, tylko z takim... wcześniej tam był właśnie takim korytarzykiem. Ewentualnie to może być nawet zwykła komnata, w której kiedyś byłem, tylko że z innej strony... tu ma zaczęła się rozgrywka. I przy okazji mogę już rzucać normalnie, czy jeszcze nie? Tak, już mogę rzucać tarczą, okej. Okay. Świetnie, już... no, najpierw ci się, czy nie pamiętałem, ile tego mam i... 22. Zamiast 10, więc tak, tak, czuć te bonusy. I zdecydowanie będą fajne. O ile tylko... a, jak to się nazywa? No, będę trafiać na tą ciemność, kryształy i tym podobne. Znając mnie, mogę po prostu też mieć takiego pecha farta, że tak, po prostu nie będę trafiał na to wszystko i co z tego, że mam bonusy, jak... jak po prostu powie, no nie, nie gościu, nie dostaniesz. Tak. No dobra, chcę więcej życia, zaraz zjemczę granata. Okej. Okay. Fajnie. Masz trochę ten krytyk cały. No i chyba znowu. W ogóle niezłe te krytyki, powinien do zwykłych uderzeń. Gdy biją 23. Zdecydowanie warto iść pod szansę na trafienie krytyczne, jeśli da się jakoś zwiększać. Ale niestety co do tego nie jestem pewien, czy to jest realne, możliwe, wykonywalne i... czy ja będę w stanie to po prostu zrobić. Dobra, dobra. Oczywiście, że muszę się... wpakować sam w ataki wrogów, bo jakby było inaczej. Gdybym nie otrzymał obrażeń w najgłupsze możliwe sposoby, to po prostu... to po prostu nie byłbym sobą. Oh, yes. Ale dobra, daliśmy radę. Teraz tu mamy to całe wsparcie, o którym zapominam. Nie to, żebym nie mówił. Więc tak, obrażenia tego specjalnego możemy zwiększyć. Albo obrażenia wszystkiego. Wszystkiego mogę 5%, i 10%. Nie, 16. Dobra, 16. I teraz o... to jest naprawdę kuszące, że zbieramy ich więcej, ale potrzebuję kluczy. Za 8 jest jakaś nowa, bo tam rękawiczki chyba. Ewentualnie nowe te talenty w lustrze, chociaż... mam być szczery, te talenty w lustrze nie wiem, czy mi się aż tak podobają. Właśnie te, które ostatnio blokowaliśmy, są... okej, ale spodziewałem się czegoś znacznie lepszego. Jak na to, że trzeba tam klucze zbierać i tak dalej. Nie wiem, może nie są po prostu w moim stylu. Ale tak, po prostu, no nie wydaje mi się najlepsze. I tak, widzicie, brawo, ja pamiętałem o tym, żeby użyć tego specjalnego czegoś. CA, nie jest aż tak źle. Dobra, masz starczy. Co tego przydałoby się coś, co fajnie by rozwalało te żółte paski życia może. To chyba pancerz był, czy jakoś tak, nawet nie pamiętam. Ale no. Co tu mamy? Kluczyk. Okej, jeszcze 4 będę miał... co? I co możemy za 50 jeszcze ciemności spróbować sobie challenge? Nie wiem, czy... dobry to jest pomysł, ale tak, czemu nie? Po prostu spróbujemy zawsze jakąś ciemność, to ewentualnie wykorzystam w jakichś może przydatnych rzeczach. No chyba miałem jeszcze jakieś takie rzeczy, które mogą się ulepszyć. Powiedzmy cenniejsze. Chociaż z drugiej strony to pewnie stracę więcej życia niż to jest warte tej ciemności. No, tak.
Mam już tylko 32 HP, więc zdecydowanie straciłem więcej, niż to zwarte. 58. Okej. Okay. Właśnie to było też moje taką jedną rzeczą, że myślałem, czy to się podwoi, czy nie. Podwoiło się. I zaraz będzie boss fight. Super. Zeusa niestety nie wykupię. A wezmę sobie serduszko, no i teraz ciemności już nie wezmę. To jest trochę smutne, no ale przeżyjemy. A za to pogadajmy sobie z Herunem. Fine day to you as well there, mate. Now let's have a look at your supplies, shall we? Tak, jakiś kolejny wpis. Mógł mi bym dać kolejny, ale nie. Lepiej, nie? Wolę to zaoszczędzić dla jakichś postaci, których jeszcze nie znam. You're not escaping death this time here, Zagreus. You ready to go home? No, not just yet, though thanks for asking, Meg. If you intend to force me, know that I'm going to resist with all my might. No dobra. Well, I appreciate the warning. Now prepare to die. Dobra, zostańcie z tą babką, z tą Meg. Może gdybym skupił się na tym, żeby właśnie nie podchodzić, tylko rzucać... I tylko i wyłącznie rzucać tarczą w nią, to może nawet się uda. Szczególnie jeśli się trafią się te wszystkie krytyki, łącząc z uderzeniem od tyłu i jakimiś takimi bonusami. No. Ma to szansę. Okej, okay. dobra. Okej, okay. Zostałem trafiony, niestety. Okej. Aha. Okej. Okay. I znowu bliski śmierci, niestety. Okej. Okay. A teraz spokojnie, może damy jeszcze jakimś tym radę sobie. Dobra. Szarżuję z dala od niej nawet, dla bezpieczeństwa swojego. Tutaj tak, muszę się pozbyć tego wszystkiego, okej. Dobra, pozbędziemy się tych tutaj, jak ja to co na nich mówię, magów. Okej. Dobra. Ma prawo się to udać wszystko, jak tak myślę teraz. Muszę być tylko bardzo ostrożny. Jako, że no, gram tarczą, co jest chyba najlepszą bronią przeciwko niej, tak... Myśląc wprost, jeśli chodzi o jej ataki, no zresztą widzicie, to jest naprawdę super bezpieczny ruch, jeśli o to chodzi, więc wydaje mi się, że nie ma broni, z którą łatwiej byłoby poradzić niż, no, niż starczą, pod tym względem przynajmniej, jeśli chodzi o te pociski całe, wystrzały. Ogólnie pamiętam, że też z włókiem jakimś tym się to chyba udało, albo to było z włóczym. W sensie pamiętam, że chyba dwie broni już mam zaliczoną w pierwszym planie, ale... Ale no. W ogóle ciekawa jeszcze sprawa jest taka, czy... Wiedziała tak, że z każdą bronią będę się, powiedzmy, od zawsze od zera przechodzić, czy nie? To jest coś takie właśnie trochę zastanawiające, można powiedzieć, bo... Jako, że Kades jest grą, jaką jest, roguelite, czym roguelike, nikt nie potrafi tego odróżnić tylko w pełni, więc no... Ale nie wiem, czy roguelite, czy roguelike... Znaczy, słynął z tego, że właśnie jakieś tam postępy się robi, się rozwija. Wow, to było dziwne. To co się stało tam przed tym, tak jakby delikatny lag, ale dobra. Okej. Przy okazji nie wiem, o co z tym chodzi, ale tak, sobie się pobawię tym wszystkim. Ja się czemu miałem kilka użyć tego wszystkiego, ale dobra. Wow. Chyba się ma szansę to udać wszystko, tylko muszę być naprawdę ostrożny. Dobra, daliśmy radę. Jest dobrze, skoro się udało. I znowu dostałem to dziwne coś. Kolejna krew tytanów. I super, druga kraina. Drodzę do Hydry. I znowu. Enjoy the searing heat of Asphodel. Next stop, Asphodel. Okej. Czy są jakieś tutaj dobre rzeczy, które warto byłoby zakupić? Aby się przydało, ale mnie nie stać.
A, mogę kupić. Jako, że mam właśnie te podwójne nadal zyski. I teraz te przedmioty. Obroża się ulepszyła, oczywiście tam nie jestem pewien co do dokładnych numerów, ale fajnie. A teraz tak. Morska muszla. Typowy, jeśli chodzi o Posejdona. Adamantowy grot typowy, jeśli chodzi o Artemidy. Pelka krwi też typowy, jeśli chodzi o Aresa. Czyli jak na razie... O. Jedyny kto to ten jak Hermes. Tak, Hermes. Ma jakieś takie inne te swoje akcesorium. A pozostali bugowie, wszystko takie samo. No ale dobra. Chwilowy tak nie będę niczego zmieniał. Dalej zostaje z... powiedzmy właśnie obrożą. Z czasem może był lepszy też inny akcesoria, ale no. I póki co to właśnie jeszcze takie opisy tylko. Is faintly felt already, even as its dangers lie in wait. Lovely. Dobra. Broke out of Tartarus. Thank you. The Asphodel Meadows. Within the suffocating heat of Asphodel reside the vast majority of those who lived upon the earth and died. There they persist. Until the end of time. Or until I crush their bones to dust. Okay. Zobaczymy jak to pójdzie. Póki co jak na razie widzę, że jest dobrze. Z początkiem przynajmniej. I tam już tak jest tutaj kluczyk. Jak mi potrzebuję 8 kluczy, żeby jak najszybciej odblokować nową rzecz i... Drakens. Chciałem mówić, właśnie jest pusty pokój, czy coś, ale dobra, mam tu walkę z jakimiś takimi mini hydrowymi głowami, chyba? Nie wiem, jak inaczej to nazwać, ale tak. Mini hydrowe głowy to chyba jest dobre określenie. Chodzi o wrogów, z kimś tutaj mierzę. I przy okazji, a propos darów, znowu zapominam używać tego mojego daru związanego z rzuconym tym czerwonym kryształkiem. Bo zapominam o tych kryształkach, no niestety. Gra ma za dużo funkcji, jak dla mnie. Ale dobra. Dobra, dałem radę. Więc zyskałem kolejny klucz. I teraz tak, pieniądze albo... Pamiętam ten symbol i... Chyba spotkałem w takim razie Syzyfa. Dobra, do Syzyfa idziemy. What? Singing? Here? Okay. Could dash clear through that wall, I think. Okay. Jakaś piosenka taka ładna, on gdzieś będzie za to kupować strajków, ale okej. Chyba już się powtarza w takim wypadku. Dobra, nie, będzie śpiewał dalej, ale niestety nie mogę chyba tego zostawić. Nie chcę marnować wam czasu, więc no. Hey, you must be the Hades kid. How's it going then, your royal majesty? Nice to meet you. I'm Eurydice. What brings a big important guy like you up to a place like this? Okej, okay. Ciekawa postać. Nazwa, powiedzmy imię, coś mi mówi, ale nie pamiętam co. Za co może ładnie śpiewa. Hi there. No need for formalities, I'm Zagreus. Just heading out on some official business, past the menacing Bone Hydra. Don't mean to be rude, though I'm in a bit of a rush. Well, don't you have your hands full, hun? I'll let you go. But there's one rule in my place, which is... Nobody leaves here empty-handed. You got that? So take your pick. My treat. Rozkosz ambrozji, kaszka z granatem, orzeźwiający nektar. Rozkosz ambrozji, ulubiona przez bogów, dwa losowe dary zyskują większą rzadkość. Chyba nie rozumiem, ale okej. Okay. Kaszka z granatem, rarytas podziemi. Cztery losowe dary zyskują plus jeden poziom, orzeźwiający nektar. Rzadki i smakowity napój, następne trzy dary odnożone przez siebie mają podwyższoną rzadkość. Okej, okay, w takim sensie.
Nie do końca rozumiem, co chodzi z tym lepszą rzadkość. Ale okej. That can be arranged. Feeling better already. Wow, to jest 70 zamiast 50, ty 16 zamiast 7? Chyba? Może coś innego się ulepszyło? Tak, czek, wow. Okej, czyli rzadkości tutaj chyba nie są w pełni jakby taką rzadkością samego daru. Rzeczy jak ciężko go dostać, a raczej poziomem tego daru. No ale okej. Zda się dać jej prezent? Bo po tym wszystkim tym skąd bym dał. Nie. Okej, nie można. Więc... no. Po prostu idziemy dalej. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Okej, a! Noga. Okej. Ostatnio ta noga chyba była w towarzystwie... głowy meduzy? Ale tym razem są dwie nogi i bez głowy meduzy. Okej. Dobra. Pokonani i... coś jeszcze? Jeszcze więcej? Nie wierzę. Nie wierzę. Jeszcze na takim głupim terenie, no... Tak robi wszystko po prostu, żebym przegrał. Jestem tego prawie że pewien. Aha. Jeszcze sam sobie umarłem od skakania po lawie, no super. Aj, no cóż, moje rozkażenie chyba... zielone ze mną w górę dzisiaj. Ale dobra, nie ma co i tak narzekać. Nie jest źle. Appreciate your patience. A, jakaś rozmowa z nim. Oh, hey there, Dusa. How's your endless toil treating you? Mr. Hypnos, do you maybe think that you could, you know, keep an eye on the procession line before Lord Hades, like you were supposed to? Oh, that's no problem. I can definitely do that. I'll just add it to the list. Good, then. Glad we had the chance to chat. Now, maybe get some sleep or something. You look pretty beat. Get on it, Hypnos. I should check in with the house contractor. Okej. Jeśli mówię, że mam coś sprawdzić, to coś sprawdzę. Ale zanim to wszystko, to jeszcze pogadajemy z kim trzeba. My records indicate that you've collected earnings based on some of your accomplishments there, boy. I suppose you need an income of your own, having decided to cut ties and all. Bo nie rozumiem, o co chodzi, ale okej. What, you mean the bounties that you've offered up to anybody capable of beating Meg and all your other guardians out there? Don't you think that puts a lot of undue pressure on them, knowing that you've turned them into targets? They must do better than they have, else they shall be replaced. If they're to grow in their respective roles, they have to know their weaknesses. And so do I. That you collect the bounties for it matters not. Be sure to add those to the list of words you'll eat someday. Enough! Get out! Okay. Zobaczmy, co on tutaj chce i... jemu chyba już daliśmy. Tak, Orfeuszowi już daliśmy, więc z nim tylko pogadajmy. Nie ma co. Oh, hello, więcej. I was just wondering if you had ever heard of any other court musicians who had lost the will to sing. Your father's asked me to explain myself, and honestly, it has been rather difficult. If it's any consolation, mate, I'm certain every single undead court musician serving in the throne room of the God of the Dead has been through everything you're going through. Okej, zobaczmy, co ten tutaj jeszcze chce. Trwisko w Asfodelu. Fontanny podziemi oczyszczone. Urny o mniejszej wartości. Zdrowisko w Elysium. Indeks kodeksu. No nie rozumiem, o co chodzi, ale dobra. Mamy tu dużo rzeczy, więc może coś uda. Te korekcje to teraz nieważne. To można byłoby w sumie zrobić. W salonie coś ciekawego jest. A proszę, można naprawiać dom. Dobra, a to też jest ciekawa opcja. Co, sypialnicę swojego można?
Jeśli się przyjrzysz, zobaczysz delikatnie ślady przeszłości, dodaje bardziej dorosłego wyglądu do każdej sypialni. Okej. Okay. Nie rozumiem do końca, ale dobra. Jeśli są takie sytuacje, to zacznijmy może od... Derwisz czyszczący. Here are the gems. Whew, it's a big job having to sweep up after Cerberus sheds everywhere. It wasn't your fault, Cerberus. Okej, to jest jeszcze serwis szczegółowy. Czemu by nie, też możemy wziąć. Here's the fee. This ought to make the lounge a little more presentable. Until Cerberus wrecks it again. Finally, you cleared the mess you caused. Okej. I by marudzi na nas, ale dobra, nie ma coś tam przejmować chwilowo. I czy mogę coś jeszcze tutaj dostawić w sumie? Poza dywanami? Chyba nic, więc pozwólcie, że to sobie odpuszczę chwilowo. Okej, okay, nic więcej chyba nas nie stać, więc... A nie, przepraszam, mogę jeszcze tutaj zlecenie jakieś takie zrobić. Powiedzmy, że... Zacznę od... Z tego? W sumie nawet nie wiem, o co z tym chodzi, ale niech będzie. Use a little extra renovating, right? So wasteful of my realm's resources, boy. I Asfodel. Serwisko Asfodelu, czy. Nie będzie co z tymi uchnami. Okej. Opłaciliśmy wszystko, co da się opłacić. W takim też wypadku. Zobaczmy, co to są za opisy, po czym chyba zakończymy na tym odcinek, na to się będzie trochę krótszy. Lounging area within the House of Hades is a dismal place to be, in spite of its intended purpose to enliven the house's grim inhabitants. It's better than nothing. Dobra, i oczywiście najważniejsze, zobaczysz, muszę jakaś specjalna oferta teraz. Te dwa klucze, 20 kryształów, czy to w ogóle ma sens? Nie ma co bardzo sensu, nawet jeśli by miało, to nie warto korzystać. Zależy bardziej na kluczach. I kurczę, szkoda, że nie pamiętam tego. Gdybym to pamiętał, to bym sobie pokupował klucze w zamian za te kryształy. Trudno się mówi. Chociaż, dajcie chwilę, może się jeszcze uda to zmienić. Okej. Okay. Chyba się udało. Dobra, udało się. I wiesz, może to wydawać się trochę oszukańcze. Ale tak, wykorzystuję tylko to, jak gra działa. Zresetowałem to wszystko, mam znowu moje wszystkie te fundusze, więc możemy kupić klucze. Tak, przy czym to ile ich kupimy, jak kupimy, to jeszcze jest zależne od innych rzeczy. Na razie 3 klucze. Bo tyle potrzebuję na nową broń. Zobaczymy, czy coś więcej będzie, czy nie. Jeśli nie, no to na tym zakończymy, jeśli tak to... A, chcesz iść położyć? Okej. Nie rozumiem chyba, ale okej. The fate abetting prince perhaps believes it was through his own choice that he procured the fated list of minor prophecies. But it was preordained. Oh no, not this determinism thing again. Wiem, że chcesz się położyć, ale to później. Zanim coś... I tutaj też nie będziemy gadać. Chcę po prostu blokować te rękawiczki. Malfon, twin fists. Let's say we crack some skulls. Wow, those are some paws. Okej. 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 Okej, czyli taki mocniejszy cios, mniejszy cios. Tu takie coś. I o, czyli... Okej. Zacznę proste w swoim zamyśle, ale może być potężne. Dobra, bierzemy, oczywiście. God. I tak, chcę sprawdzić jeszcze jedną rzecz, czy jest tutaj coś więcej? Okej, chyba nic więcej nie ma, w takim wypadku... resztę wydam z powrotem na jakieś tam renowacje i tym podobne. Hey, if I never come back, you won't just be stuck here forever, will you? That's a good one. No, probably not. Wasn't anything in the old
contract about that. No dobra. Skoro sytuacja wygląda jak wygląda, to jeszcze się prześpimy. Nix must be someplace else. No i też zrobimy trochę innowacji. Prawdopodobnie głównie to i tak wydam na sprzątania, inne rzeczy po prostu padną. Mówisz to samo, co... Let's go with this. This ought to make the lounge a little more presentable. Until Cerberus wrecks it again. Finally, you cleared the mess you caused. Okay. I na zakończenie to... I grant you funding and autonomy to do this job upon your earliest convenience, contractor. Whatever are you going on about? Okay. Make chyba wszystko around. W tym wypadku przygotowane. The lounging area. To już it's było. Bierzemy i tyle. I okej. Okay. Mam nadzieję, że cokolwiek się tam będzie działo w tej sekwencji, połóż się. Nie będzie zbyt długie. Niestety, skoro jest jakiś taki cel, to będzie tu jakieś większe coś. It is the dead of night, okay. Or the approximation of it in the realm of Hades. Prince of the underworld, Zagreus, rises from a fitful slumber with much mischief on his mind. Mischief? Me? I was just going to have a little look through Father's stuff. All is quiet at this time. Ever-dreaming Hypnos put a spell upon the house, as willful Zagreus had asked of him. All are fast asleep, save for the prince. It is exactly as he planned. Lower your voice, old man. I'm trying to be sneaky here. Okay. He ventures toward the stately throne of his lord father, half expecting to be caught, but ill expecting what he is about to find. I said shut up, old man. He does not know exactly what he seeks. He only knows that something always has felt off to him, that he does not belong. Who is he, really? Lord Hades never would indulge such questions. So Prince Zagreus would find out for himself. Okay. I'm not listening. Okay. Jakieś większe te plot twisty się szykują. He rifles through his lord father's possessions. There is not much of any import there. Ledgers and administrative parchment work. Correspondence from Olympus which he had ignored. No trace of any reference to his son. Albo jednak nic więcej nie będzie. But then, może to będzie... There is the note. Złotnie. Ja powiedziałem, a jednak coś jest. Hand and voice, the likes of which the prince had never seen or heard. Hades, I can no longer tolerate my life here in this place. So I'm leaving, even if it kills me. I won't be returning to Olympus. If there is a place where I belong in this world, it must be somewhere between heaven and hell. Perhaps it's on the coast and has a little garden. Take care of Cerberus. I shall miss him. Persephone. Persefona, okej. Okay. A żeby pan to, kim jest Persefona? Znam to imię, ale niestety nic mi to nie mówi tak do końca. Thus did Prince of the Underworld, Zagreus, absorb the contents of this hidden letter, written in his mother's hand. His mother's hand? My mother's hand? Wait, what? You're... saying this Persephone, that she's my mother? But father always said that Nyx was that liar. He lied to me. They both did. All my life. Aha. Aha, spoko. Czyli łamane czwarte ściany. Narrator zdradził postaci w tym świecie po prostu jakąś prawdę o nim, która była dla niego kłamstwem. Okej. Okay. Ale chwilę, jeśli Persefona jest matką jego, to oznacza, że albo to było ktoś związany z Hadesem, nie wiem, jakiś jego kochanka czy ktoś, to by wynikało też z tego listu. Ale może on nie jest po prostu synem Hadesa. Jedno z tych dwóch. Thus did the prince discover inadvertently the well-kept truth about his lineage. Entirely by chance, this did occur. Okej.
Dobra, trochę dziwne to jest, ale niech sobie będzie. The one-time queen of all the underworld. Where had she gone? And why? Engulfed by newfound questions and his rage, the prince decided to confront his lord and master. Aha, czemu się teraz iść? Why? Okej, okej, dziwne to, ale okej. Nix, you're not my mother. All this time, you and my father, you lied to me? Oh, my dear child. So now you know. So now you know. But only half the truth. I can explain the rest, so please. It never was my wish to hurt you. Mother, I wonder, will you even remember me? Okej, czyli to taka sekwencja i tyle. Chyba nic więcej co już nie ma. A nie, dobra, jeszcze muszę tylko te... jak się nazywa, wziąć jeszcze raz... zobaczyć lustro w końcu. Potencjalnie możemy coś tu ulepszyć. Tylko ważącą krew. O! A tego nie kojarzyłem, ale wydaje się być dobre. Lepsze nie da rady. 30% więcej obrażeń w tego, to będziemy miał w sobie tego kryształka. Dobra. Dobra, to z takim dodatkiem, predyspozycją wszystkim. Tymi rękawicami, no, kończymy odcinek. Następnym zobaczymy, co dalej będzie się skrywało w tej grze. Jak sobie poradzimy. A póki co to tyle, więc no, dziękuję wam bardzo, no i trzymajcie się. Hej, hej.